Aby móc inwestować w projekty, które jeszcze na rynku kryptowalut się nie pojawiły i dopiero na giełdach się pokażą, jedną z takich opcji jest branie udziału w launchpadach. W dzisiejszym odcinku powiem Tobie dokładnie, czym jest launchpad na giełdzie Bybit, w jaki sposób on funkcjonuje. Pokażę Tobie. Przeszłe wyniki, pokażę Tobie instrukcję, w jaki sposób wziąć udział w takim launchpadzie krok po kroku. Sprawdzimy także, jak wyglądają ryzyka, czyli w skrócie wszystko od A do Z. Ciekaw, ciekawa, lecimy z tematem. Na początek, czym w ogóle jest launchpad na giełdzie? Launchpad jest to takie miejsce, jak sama nazwa wskazuje z języka angielskiego, gdzie mamy launch oraz Pad, launch, jest to odpalać, startować, natomiast pad jest to platforma, czyli platforma startowa, jak się domyślasz, do wypuszczania nowych projektów. I tak, jeżeli jest ktoś, kto planuje wypuścić swój projekt kryptowalutowy, może zgłosić się do giełdy, która ma dość sporo użytkowników, po to, aby zaoferować możliwość zakupu tych tokenów w przedsprzedaży po cenach zanim ten token pojawi się w publicznym globalnym obrocie i wielokrotnie się okazało, że jest to pomysł bardzo dobry, ponieważ zazwyczaj ta wartość tokena początkowa jest naprawdę bardzo niska i w większości przypadków można było na ten dość ciekawie zarobić. W Przeciwieństwie jednak do launch pooli, które także już omawiałem, link do instrukcji do launch pooli zostawiam poniżej w opisie w launchpadach Inwestujemy, co oznacza, że musimy poświęcić nasz kapitał, aby pozyskać te tokeny. Zanim trafią na rynek. W przypadku Launch pooli otrzymujemy tokeny za free, więc znów w zależności od tego, co dla siebie wybierzemy, możemy oczywiście korzystać i z tego, i z tego. Natomiast zasady są tutaj różne i zachęcam, aby zapoznać się zarówno z jednymi, jak i z drugimi. Tutaj jednak wróćmy do samego launchpada. Jak już wiesz, w dużym skrócie launchpad jest to po prostu miejsce, gdzie możemy zainwestować w tokeny, zanim trafią na rynek. I tak na przykładzie projektu PBUX pokażę Wam, w jaki sposób to funkcjonuje na giełdzie kryptowalut Bybit. Zanim przejdziemy do konkretnych kroków, sprawdźmy, jak radziły sobie projekty, które wychodziły poprzez launchpad na Bybit wcześniej. I tak, poprzednim projektem, w którym mieliśmy okazję brać udział, był projekt Velar. Jak możecie zauważyć, cena jednego Velara było to 3 centy, podczas właśnie akcji launchpadowej. Natomiast w momencie kiedy ten projekt wyszedł na rynek, zauważcie, że ta pierwsze kilka kilkanaście minut jest naprawdę gwałtowne i ta cena waha się bardzo mocno. To jednak od 3 centów cena doszła do centów 60, to ustabilizowała się na obecną chwilę w okolicach 24, 25 centów już nawet po korekcie i było sporo czasu, aby sprzedać ewentualnie tego tokena nawet po około 30, 35, 40 Centów, więc mamy no, całkiem fajny tutaj zwrot z inwestycji. Lecimy dalej. Projekt FLT. Mamy tutaj cenę 5 centów za sztukę. Jak możecie zauważyć, tuż po listingu na giełdzie, tuż po wypuszczeniu tego tokena do obrotu, cena oscylowała w okolicach 60-70 centów. Później doszło nawet do 1,5 dolara za sztukę i na obecną chwilę. Mamy cenę 77 centów za 1FLT. A mogliśmy je kupić za 5 centów. Sprawdźmy jeszcze jeden projekt BBL, czyli Boble, cena 3 centy i tutaj, żeby nie było, że jest tylko i wyłącznie super kolorowo i naprawdę launchpady dają dobre zwroty z inwestycji, zauważcie, że z jednej strony, tuż po w wyjściu tego tokena do obiegu, mamy ceny w okolicach 30, 25, 20 centów, na razie cały czas jest trend spadkowy, na obecną chwilę cena stabilizuje się w okolicach 6 centów, więc długoterminowo cena może wzrosnąć, może spaść, może wydarzyć się absolutnie wszystko, to jednak co łączy zdecydowaną większość projektów, które wychodzą poprzez launchpady, to to, że dzień listingu, dzień po są to momenty, gdzie naprawdę bardzo trudno nie sprzedać tego tokena z zyskiem. Możecie dla Ciebie wejść na giełdę Bybit i sprawdzić, tak, wszystkie tokeny, które wychodziły właśnie poprzez Launchpad na Bybicie, a jest ich naprawdę sporo. I patrząc na te wszystkie wyniki, oczywiście gwarancji nie ma, że tutaj będziemy zyskowni, to jednak historia pokazuje, że to ryzyko inwestycji w przed sprzedaży jest po prostu bardzo małe. Ryzyka jednak omówimy na końcu tego materiału. Moim zdaniem, jeżeli bierzemy udział w launchpadach, co jest bardzo istotne, to moment w cyklu na rynku kryptowalut, w jakim się znajdujemy. Możemy zauważyć pewną prawidłowość. Moment, kiedy mamy bezseł dużo mniej projektów wychodzi na rynek poprzez launchpady i jeżeli wychodzą, to nie robią większych wyników. Natomiast kiedy jest hosta, kiedy jest optymizm, nie tylko mamy więcej projektów, ale te projekty dają po prostu więcej zarobić. Tym jednak charakteryzuje się właśnie Hossa oraz Bessa, i moim zdaniem jest to dość logiczne. Jak jednak wziąć udział w takim launchpadzie? Na początek potrzebujesz mieć konto na giełdzie Kryptowalut BYBIT. Jeżeli takiego konta jeszcze nie masz, poniżej znajdziesz link partnerski oraz link do materiału, który pokazuje, jak z tej giełdy korzystać od podstaw. Jeżeli już masz konto na giełdzie BYBIT, je zweryfikowałeś, możemy przejść do dalszych Czynności. W zakładce Trade przechodzimy na spot X, przechodzimy do zakładki Launchpad, i w tym miejscu zostaniesz przeniesiony właśnie na stronę główną Launchpada. I Jeżeli mamy jakiś aktywny Launchpad w tym momencie, tak samo jak teraz, zauważ, mamy PBU. X możemy w nim wziąć udział. Nie musimy, możemy, jest to oczywiście wolna wola. Dla nas jednak co jest istotne i moim zdaniem, co jest ciekawe, zwłaszcza dla nowych osób i dla osób z małym kapitałem, z małą też tolerancją ryzyka, mamy tutaj dwie możliwości wzięcia udziału poprzez alokację gwarantowaną, w tym przypadku potrzebujecie mieć na swoim portfelu na giełdzie kryptowaluty MN. Musicie ich mieć przynajmniej 50, jeżeli macie ich przynajmniej 50, macie alokację gwarantowaną. Jednak w przypadku MNT musisz wiedzieć, że te przydziały są względnie małe. I aby otrzymać większą alokację, czyli możliwość zakupu większej ilości tokenów, musiałbyś mieć tych tokenów dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast Buybit jest miejscem, gdzie możemy wziąć udział w Launchpadzie poprzez loterię poprzez trzymanie USDT, czyli stablecoina USDT. I tutaj wystarczy mieć 100 USDT, aby dać sobie szansę, aby wziąć Udział właśnie w tej loterii. Jakie są szanse wzięcia udziału? O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Dlaczego jednak loteria jest tak ciekawą opcją, zwłaszcza dla osób nowych, dla osób z małym kapitałem? Ano dlatego, że po pierwsze mamy tutaj dość małą inwestycję. Mianowicie musimy mieć owszem 100 USDT. Jak to dokładnie działa? W jakich momentach za chwilę do tego przejdziemy krok po kroku? Natomiast wystarczy mieć 100 USDT, aby dać sobie możliwość wejścia w jakiś projekt. I tak. Zauważ, mamy tutaj chociażby na przykładzie obecnego projektu. Mamy tutaj 2 miliony sztuk tokenów PBUX, i wiedz, że 10 tysięcy osób zgarnie po 200 PBUX jako alokację, co oznacza, że mamy 10 tysięcy osób, które będą mogły tutaj zainwestować w przedsprzedaży poprzez loterię, nie mając zbyt dużego kapitału. A jeżeli spojrzymy, ile osób bierze udział w takich loterach, to zauważcie ostatnio 105 tysięcy, 81, 68, 58, 32, 24, 14, 28, 32, więc mamy kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast jeżeli mamy 10 tysięcy osób, które mogą się tutaj załapać, to oznacza, że nawet patrząc na ostatnie launchpady. W przypadku Velara szansa na załapanie się na launchpada była najniższa, jednak wciąż wynosiła 10%. W przypadku innych launchpadów te prawdopodobieństwo jest wyższe. Jednak w praktyce, jako że ja tutaj mały spoiler, mam tokeny MNT i cały czas biorę udział właśnie poprzez alokacje gwarantowane, jednak obserwując osoby na rynku, które biorą udział cały czas poprzez loterię USDT, często jest tak, że raz na trzy, raz na cztery razy trafiają swoją alokację. Jednak tę alokację można zwiększyć, wykonując jeszcze pojedyncze zadania, aby tych ticketów, tych losów w tej loterii otrzymać więcej i mieć większą szansę, aby zostać wylosowane. Jak wziąć udział w launchpadzie na Bybit Krok? Po kroku. Na początek musisz wiedzieć, że każda akcja launchpadowa składa się z trzech faz. Pierwszą fazą są snapshoty. Czym są snapshoty? Snapshoty, jak nawet tutaj możesz zauważyć, snapshot period, czyli okres snapshotów, jest to moment, kiedy giełda zapisuje Twoje saldo zarówno tokenów MNT na giełdzie oraz tokenów USD. I warunkiem, aby wziąć udział w launchpadzie w przypadku alokacji gwarantowanych, już wiesz, że wchodzimy poprzez tokeny MNT, i tutaj średnia w czasie okresu trwania tego launchpada musi wynosić przynajmniej 50. Co oznacza, jeżeli masz 50 tokenów MNT na swoim koncie na giełdzie, jeden dzień masz 50, drugiego dnia masz 50, trzeciego dnia masz 50, czwartego, piątego, tak samo, co oznacza, że średnio dziennie miałeś 50 MNT. MNT. Natomiast jeżeli miałbyś pierwszego dnia 500, drugiego 100, trzeciego 200 itd., z tych liczb wyciąga się średnią. Ja, jak już wiesz, wspomniałem wcześniej, biorę udział poprzez tokeny MNT, które nabyłem dużo, dużo wcześniej i zdecydowałem, że wolę brać udział poprzez alokacje gwarantowane. To oczywiście wiąże się znów z pewnymi ryzykami, do których jeszcze za chwilę przejdziemy. Natomiast w przypadku USDT, na przoty działają bardzo podobnie. Warunkiem jednak jest, abyś trzymał przez 5 dni średnio 100. USDT, więc nawet jeżeli dołączasz się w dzień ostatni, w praktyce możesz wpłacić 500-600 dolarów dla spokoju, tak aby wyciągnąć średnią 100 USDT w czasie trwania właśnie tej kampanii launchpadowej. Zauważ, mamy tutaj informację, że snapshot period trwa od 18 kwietnia roku 2024, od północy czasu UTC do czasu, kiedy rozpocznie się subskrypcja, która jest drugą Fazą tego launch pada i subskrypcja rozpoczyna się, jak widzisz, 23 kwietnia, co oznacza, że te daty dzieli właśnie 5 dni, i w ciągu tych 5 dni giełda zbiera snapshoty. Mam nadzieję, że to jest na ten moment bardzo jasne i klarowne. Niezależnie od tego, co masz: czy masz tokeny MNT czy UZT, tak jak widzisz, są one zliczane, to jednak nie bierzesz udziału w tych padach automatycznie i co ważne, możesz tylko wziąć udział poprzez jeden sposób albo właśnie gwarantowany poprzez MNT, lub wybierasz loterię USDT. To, że tutaj widzisz te liczby, średnią Twoich środków na giełdzie w czasie trwania właśnie snapshotów, to nie oznacza, że od razu weźmiesz udział i Tobie tokeny zostaną przydzielone automatycznie. Musisz wykonać krok następny. Tym krokiem jest czas. Subskrypcji, który rozpoczyna się w tym przypadku 5 dni po rozpoczęciu snapshotów o godzinie 3.30 z rana UTC i trwa, zauważ, do zaledwie 11 tego samego dnia. Więc mamy kilka godzin, aby wrócić tutaj na giełdę i zdecydować, poprzez którą pulę chcemy wejść. Tego launchpada. I oczywiście, czy w ogóle mamy taką ochotę, ponieważ, znów podkreślam, nie jest to żadnym obowiązkiem. I tak, za chwilę poczekamy i zrobimy właśnie subskrypcję. Kolejną, trzecią fazą, ja tą fazę połączyłem, ponieważ tutaj mamy dwie kolejne. Fazy według giełdy, jednak w praktyce no, jest to moment, kiedy tokeny są Tobie przyznane i możesz po prostu je wtedy na giełdzie sprzedać, kiedy token startuje. U mnie jest to faza jedna, ponieważ dzieje się to praktycznie w ciągu jednej godziny, więc po dokonaniu subskrypcji system sprawdzi, kto bierze udział poprzez MNT, kto bierze udział poprzez USDT, przeprowadzi loterię automatycznie i tak samo rozdystrybuuje tokeny w tym przypadku PBUX dla osób, które wchodziły poprzez tokeny MNT. Poprzez alokację gwarantowaną, ponieważ tutaj musimy się teraz zatrzymać i porozmawiać o tym, w jaki sposób jest to liczone. O tyle, o ile w przypadku loterii poprzez USDT sprawa jest dość prosta. Znamy zasady, są one ustalone z góry. Łącznie przydzielonych jest po 2 miliony tokenów, zarówno na loterię, jak i na alokacje gwarantowane czyli 50% idzie na loterię, 50% idzie na alokację gwarantowaną. Znamy z góry cenę PBUX wynosi ona 7,5%. USDT. W przypadku loterii bierzemy udział właśnie poprzez trzymanie USDT i wiemy, jeżeli nasz ticket zostanie wylosowany, otrzymamy możliwość zakupu 200 PBUX po cenie 7,5 centa za sztukę. Matematyka. Bardzo prosta, jest to alokacja 15 dolarów, czyli wtedy automatycznie z tych 100 dolarów, które zostaną zasubskrybowane, zostanie odjęte 15 dolarów, które staną się inwestycją, a na Twoim koncie, jeżeli zostaniesz wylosowany, jeżeli zasubskrybujesz, zaakceptujesz te zasady, zostaną przyznane Tobie tokeny PBUX tuż przed listingiem. Natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o subskrypcję poprzez MNT. Ponieważ w tym przypadku liczba tokenów, jakie będziesz mógł zakupić, będzie zależna od tego, ile tokenów MNT użyjesz do subskrypcji. I co ważne, jaką częścią wszystkich tokenów MNT, które będą tutaj zasubskrybowane, właśnie pod ten Launchpad, będzie Twoja pula tokenów. I tak, jeżeli cofniemy się w przeszłość, zauważ, że tutaj mieliśmy ponad 70 milionów tych tokenów. Tutaj mamy 69 milionów tych tokenów. I możemy założyć, że znów 60, 70, 80 milionów tokenów weźmie udział właśnie tym, że launchpadzie poprzez MNT. I tak moje w tym przypadku 20 215 tokenów musimy obliczyć, jaką częścią tych 70 milionów faktycznie moja część jest. I na tej podstawie otrzymam udział w tej tutaj puli 2 milionów tokenów. Jednak spokojnie, wszystko jest liczone i przyznawane sprawiedliwie, automatycznie. I co ważne, mamy tutaj maksymalną ilość tokenów PBUX na użytkownika, ponieważ oczywiście na rynku są wieloryby, osoby, które mają prawdopodobnie miliony tokenów MNT i tak żeby było to dość sprawiedliwe, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać, mamy tutaj 4000 tokenów PBUX na jednego użytkownika giełdy i w przypadku każdego jednego launchpada sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Kolejną dużą różnicą jest to, w jaki sposób inwestujemy w te tokeny, kiedy bierzemy udział poprzez alokacje gwarantowane, w jaki sposób płacimy, w jaki sposób inwestujemy, jakie kryptowaluty używamy, ponieważ tutaj nie używamy USDT, używamy kryptowaluty MNT, więc płacimy za tokeny PBUX, kiedy już nasza alokacja będzie tutaj. Obliczona płacimy poprzez tokeny MNT, które są przeliczane w czasie rzeczywistym na podstawie obecnego kursu właśnie tej kryptowaluty. Jaką strategię przybrać, kiedy bierzemy udział w launchpadach? I tutaj podejść jest kilka. Ty oczywiście możesz wybrać swoją. Na początek, moim zdaniem, warto zlokalizować moment w cyklu, w którym się znajdujemy. Jeżeli uważasz, że jesteśmy na początku hossy, to być może sensem jest, aby zakupione Tokeny w przedsprzedaży jednak przechować nieco dłużej i dać im szansę, aby mogły się rozwinąć podczas dalej rozwijającej się hossy. Natomiast, kiedy mamy bezseł, najprawdopodobniej dobrym pomysłem będzie, aby sprzedać tokeny od razu. To jednak znów. Nie musi to być Twoją strategią, ponieważ lokalizowanie momentu w cyklu, w jakim się znajdujemy, jest to sprawa dość trudna. Natomiast pytanie, na czym tobie zależy? Jeżeli chcesz pomnażać swoje saldo USDT po prostu po takiej inwestycji, czyli inwestujesz w przypadku loterii USDT, zasubskrybowałeś 100 dolarów, jednak zauważ, zainwestowałeś 15 dolarów, co oznacza, że 85 USDT automatycznie wraca na Twoje saldo po rozpoczęciu się tutaj handlu, po dystrybucji tokenów PBUX. Na konta. Natomiast jeżeli token od razu jest wart, 10 razy więcej, czyli z 15 dolarów robisz 150. Na obecną chwilę jeszcze nie wiem, ile ten token będzie wart, natomiast być może dobrym pomysłem będzie, aby to wszystko sprzedać lub sprzedać połową i zwiększyć swoje saldo USDT. Więc mamy pierwsza strategia, trzymanie na długi termin. Druga strategia, sprzedawanie od razu. Jest jeszcze trzecia strategia dla osób, które biorą udział poprzez MNT, ponieważ część z tych osób, bardzo często widzę taką strategię, że osoby decydują się te tokeny, które otrzymały sprzedać i i dokupić więcej tokenów MNT, aby zwiększać swoje przyszłe alokacje. Moim zdaniem oczywiście droga wolna dla każdego. Wszystko też zależy od tego, czego Ty dla siebie od swojego portfela oczekujesz, ponieważ każda z tych strategii będzie wiązała się z różnym ryzykiem. Jeżeli wychodzisz do stablecoinów, no sytuacja jest prosta, cashujesz zysk, wiesz ile zarobiłeś w danym w launchpadzie, jeżeli decydujesz się swoje tokeny przetrzymać dalej, to znów pozostaje wiadomo, czy przypadkiem ten projekt nie zjedzie do zera, nie upadnie, czy w ogóle się nie rozwinie, czy ludzie o nim zapomną. Jest dużo ryzyk związanych z projektami. Z drugiej jednak strony może okazać się taki projekt strzałem w dziesiątkę i zrobi kolejne razy 10. Tego nie wiemy. Wszystko pięknie i ładnie, jednak jakie ryzyka wiążą się z launchpadami, ponieważ nie jest to tak, że jest to... Zagrywka bez ryzyka. I tak, na początek, zdecydowanie musimy wziąć takie największe potencjalne zagrożenie, jakim jest upadek giełdy. Ponieważ, jeżeli chcemy wziąć udział w launchpadzie, nie tylko musimy mieć tutaj konto, ale musimy mieć tutaj środki na saldzie podczas snapshotów, co oznacza, że te środki po prostu tutaj leżą i w przypadku upadku giełdy, no niestety najprawdopodobniej te środki tracimy. Dlatego moim zdaniem, kiedy wybieramy partnera do launchpadów, Fajnie by było, gdyby była to giełda dość sprawdzona i zaufana, dlatego u mnie nie ma zbyt wielu tych giełd i wybór tutaj padł między innymi właśnie na Bybita. To jednak wciąż gdzieś z tyłu głowy to ryzyko warto mieć. Na przykład dla osób, które myślą, aby wchodzić poprzez MNT, być może zechciałyby tutaj wrzucić dużo większy kapitał. To wiedz, że takie ryzyko faktycznie istnieje. I nikt tobie nie da gwarancji, ponieważ giełdy nie mają bankowego funduszu gwarancyjnego, że jeżeli giełda upadnie, to czy faktycznie swoje środki odzyskasz. Ja osobiście uważam, że to ryzyko jest względnie małe, dlatego tutaj udział w tych Launchpadach biorę. I nie tylko w Launchpadach, ponieważ giełda ma nieco więcej do zaoferowania. Kolejnym ryzykiem, zwłaszcza jeżeli bierzesz udział w alokacjach gwarantowanych przez MNT, być może kupujesz sobie MNT, to wiedz, że wartość tokena MNT też się może zmienić. Co oznacza, że inwestujesz powiedzmy 1000 dolarów w MNT, żeby wziąć udział w launchpadzie. Jednak mamy korektę MNT spada o 20%. Z launchpada zarabiasz powiedzmy stówkę, ale twoje MNT spadają o 200 dolarów. Więc masz 800 kwoty bazowej stówkę zyskałeś na launchpadzie, finalnie masz 900, więc ta inwestycja nie do końca może okazać się inwestycją lukratywną, dlatego to znów dla siebie musisz wziąć pod uwagę. Ja tokeny MNT kupowałem dużo wcześniej, biorę udział we wszystkich launchpadach i poniekąd zrzuciłem na drugi plan wahania ceny samego MNT, ponieważ ja jestem zainteresowany, aby brać udział we wszystkich launchpadach długoterminowo. Natomiast oczywiście biorę także poprawkę na to, w jakim momencie w cyklu się znajdujemy i zapewne kiedy hossa będzie się rozkręcać, ja swoją pozycję tutaj będę na MNT redukował. Kolejnym ryzykiem jest mała wartość samego tokena, który otrzymamy, ponieważ nie ma gwarancji, że ten token urośnie razy 5, nawet razy 2, to nie, nie mówiąc już o razy 10 czy razy 20. Może się wydarzyć, że cena będzie niższa Polistingu listingu niż moment kiedy bierzemy udział, co oczywiście w przeszłości nie pamiętam aby się wydarzyło, to jednak znów jako ryzyko istnieje. Więc znając te wszystkie plusy oraz minusy, znając te ryzyka, mam nadzieję, że podejmiesz dla siebie świadomą decyzję czy chcesz brać udział w Launchpadach czy też nie. Zgodnie z planem kończy się pierwszy etap snapshotów, rozpoczyna się drugi etap subskrypcji. Zauważcie mamy tutaj boxa Subscription ends in, czyli subskrypcja kończy się za 3 godziny 11 minut, więc teraz klikamy sobie Join In I wybieramy w tym momencie, czy chcemy wziąć udział poprzez USDT, czy poprzez MNT. Jeżeli się kwalifikujecie, musicie mieć przynajmniej 50 MNT, jak już omówiliśmy średnio z ostatnich 5 dni, lub przynajmniej 100 USDT w przypadku właśnie Tetera, jeżeli interesuje Was opcja loterii. Czas na Stapsoty w tym momencie się zakończył. Jest teraz etap subskrypcji, i po zrobieniu subskrypcji automatycznie wszystko dalej będzie już postępować. Nasze tokeny trafiają do nas na konto automatycznie w momencie kiedy wystartuje dystrybucja i też wtedy pokażę Wam jak to dokładnie wygląda i jaką dokładnie alokację otrzymam za moje 20 219 MNT. I dlaczego? Uważam wciąż, że loteria dla wielu osób będzie dlatego właśnie ciekawym rozwiązaniem. Póki co klikam Commit Now, czyli zasubskrybuj. Teraz klikam Max, ponieważ chcę zasubskrybować za całość i co ważne, to nie jest tak, że skoro subskrybuję za całość, to ta cała kwota zostanie zdjęta z mojego konta. Nie tylko to. Ta mała część MNT, która pójdzie na zakupienie tokenów z mojej alokacji, reszta wraca do mnie praktycznie w całości. Jedynie mały procent z tego, procencik wręcz zostanie użyty do właśnie tego Launchpada. Więc klikam Max, klikam Confirm i już. Mamy tutaj informację. Ja mam swoją subskrypcję ulokowaną i moje 20 219 MNT jest częścią na tą chwilę 54 740 000. To jednak nieco ponad 3 godziny na subskrypcję zostało, więc ta liczba zapewne jeszcze wzrośnie. W przypadku USDT, zauważcie, mamy już 94 ponad tysiące uczestników, a jak wiecie. 10 tysięcy osób otrzyma tikety, więc znów około 10% szansa, jednak znów ta liczba póki co jeszcze ma szansę. Urosnąć. Listing rozpoczyna się tak że za nieco ponad 4 godziny, więc jak widzicie, na godzinę przed rozpoczęciem listingu nasze tokeny do nas trafią. Ile dokładnie? Pokażę Wam dokładnie za 3 godziny, czyli za chwilę. Okres subskrypcji zakończony, rozpoczął się okres dystrybucji i automatycznie tokeny zostają przydzielone. Jak możesz zauważyć, za moje 20 219 MNT otrzymałem nieco ponad 611 PBU. X. Ważne, aby wiedzieć, w jaki sposób jest to liczone. Bardzo prosto: moja alokacja 20219 podzielić na wszystkie mnt, jakie zostały tutaj w launchpadzie ulokowane, razy ilość wszystkich pbux, ilość tokenów, jakie są do rozdania właśnie do tej konkretnej puli. I wynik wychodzi dokładnie 611,5212. I już, z drugiej strony, zauważcie, że mamy aż 135 tysięcy ponad osób, które wzięły udział w loterii, co sprawiło, że ta szansa na otrzymanie alokacji się tutaj zmniejszyła. Jest to właściwie rekord. Zobaczymy, jak będzie miała się cena jednego PBUX. Natomiast, dlaczego uważam, że tak czy siak, Warto brać udział poprzez loterię, jeżeli zaczynasz, ponieważ Bybit daje możliwość, jakiej ciężko szukać na rynku kryptowalut, mianowicie mając tylko i wyłącznie 100 USDT, wciąż mamy szansę, aby załapać się na alokacji, i tutaj zauważcie, że ja mając ponad 20 tysięcy MNT po 120 na obecną chwilę za sztukę, czyli jest to około 100 tysięcy złotych. W tych tokenach MNT i za te środki, oczywiście ja wszystkich tutaj nie wydałem, tylko część z nich tutaj mając te środki otrzymałem 611 PBUX, a osoby, które miały 100 USDT i ich ticket został wylosowany, mają 200 PBUX, czyli. Równoznaczne to jest z tym, jakby mieli około 30-35 tysięcy złotych w tokenach MNT. Moim zdaniem to pokazuje, że naprawdę warto. Na obecną chwilę do listingu pozostało jeszcze około 45 minut. Więc na spokojnie, jak widzicie, jest czas na to, aby po otrzymaniu tych tokenów spokojnie przygotować się do ich sprzedaży, jeżeli oczywiście taka wasza jest strategia. Tutaj, jeszcze, aby wam pokazać dokładnie, w jaki sposób to zadziałało u mnie, to nie jest tak, że cała moja inwestycja, czyli te ponad 20 tysięcy MNT, poszła na zakup tych tokenów, tylko i wyłącznie jej część, mianowicie 36,93 MNT, to zostało odjęte, a reszta wróciła na moje saldo na giełdzie. Bybit. Możliwości na giełdzie Bybit jest dużo więcej. Jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki, koniecznie zacznij od tego materiału i wracaj do materiałów na tym kanale, ponieważ cały czas temat zarabiania na giełdach będziemy tutaj rozwijać. Dzięki wielkie, trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.